zbliża się święta zmarłych. Większość z nas będzie udawać się w tym dniu na cmentarz. Posłuchajmy, jak jeleniogórskie służby przygotowały się do tego dnia. Przed świętem zmarłych sprzątamy groby najbliższych, kupujemy kolorowe chryzantemy i znicze. Również przygotowany i posprzątany jest sam cmentarz. Znajdujemy się na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze, gdzie są prowadzone w tej chwili prace porządkowe przed świętem zmarłych. Na cmentarzu pracują brygady zieleni miejskiej, schówca. Śmiecie wywożą multikary, dwa alejki zamiatają zamiatarki. W tej chwili są, można powiedzieć, że prace są zaawansowane bardzo, no bardzo dobrze. Raczej cmentarz już jest czysty, ale jeszcze ludzie będą sprzątać swoje groby i jeszcze będą zanieczyszczać. Także jesteśmy przygotowani, nawet jeszcze w niedzielę rano sprzęt będzie jeszcze porządkował i cmentarz porządkował. Do Dnia Zmarłych przygotowane są również służby porządkowe, których zadaniem będzie ułatwienie nam wszystkim dotarcia na cmentarz, jak i powrót z niego. Święto zmarłych jest okazją spotkań rodzinnych, a co za tym idzie, liczymy się jak co roku ze zdecydowanym wzrostem ilości pojazdów na ulicach naszego miasta. Wychodząc naprzeciw, organizujemy służbę w obrębie cmentarzy miejskich w Jeleniej Górze w celu umożliwienia Państwu pozostawienia bezpiecznego pozostawienia pojazdu, bez obawy, że zostanie okradziony, a jednocześnie postaramy się, aby ruch odbywał się płynnie. Przedstawię może parę propozycji, przy czym nie przewidujemy generalnie zmian organizacji ruchu, może za wyjątkiem cmentarza na ulicy Jagiellońskiej w Cieplicach, ale parę takich propozycji, czy zorganizowanych udogodnień dla Państwa, postaram się przybliżyć. Przejdźmy może do cmentarza przy ulicy Świerczewskiego. Zabezpieczone zostały parkingi. Do Państwa, przepraszam bardzo. Powracając do tematu, przejdźmy do cmentarza komunalnego przy ulicy Świerczewskiego. Zabezpieczone zostaną parkingi przy ulicy Świerczewskiego, mówię tutaj o kampingu przy ulicy Świerczewskiego i Chełmońskiego. Za symboliczną opłatą rzędu 5000 zł będziecie mogli Państwo pozostawić pojazd na terenie zamkniętym. Przy hotelu Spartacus jest malutki parking, niemniej parę pojazdów się tam zmieści. Przy cmentarzu ten zasadniczy parking, gdzie Państwo staracie się zawsze dojechać. Cała ulica z Korwonku włącznie z placem umiejscowionym przy bocznym wejściu.
oraz przy Zieleni Miejskiej na ulicy Mickiewicza. W razie konieczności uruchomiony zostanie również parking na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Świerczewskiego. Dopuszczone zostanie parkowanie wzdłuż prawej krawędzi jezdni ulicy Świerczewskiego w kierunku Karpacza. Od ulicy Chełmońskiego można będzie pozostawiać pojazdy przy prawej krawędzi jezdni ulicy Świerczewskiego. Następnie całą ulicę Skowronków dopuszczamy do parkowania po lewej i prawej stronie oraz część ulicy Mickiewicza, mówię tutaj o części dwujezdniowej, po prawej stronie tej ulicy. Na ulicy Stafa, jest to ulica boczna ulica, czyli skrzyżowanie z ulicą Świerczewskiego na wysokości hotelu Jelenia Góra, umiejscowiony zostanie postój taksówek. Cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej. Tutaj nastąpi pewna zmiana w organizacji ruchu, polegająca na tym, że ulica Jagiellońska zostanie wyłączona z ruchu. Dopuszczony będzie jedynie ruch autobusów miejskiej komunikacji. MZK. Tak jak powiedziałem, ta część jezdni będzie wyłączona. Główny parking w tym rejonie znajdował się będzie w okolicach dworca kolei państwowych przy ulicy Dworcowej w Cieplicach. Dopuszczamy parkowanie na ulicy Marcinkowskiego od mostu w kierunku Zorki. Po prawej stronie policjanci będą ustawiali pojazdy w tak zwaną choinkę. Następnie wzdłuż prawej krawędzi jezdni ulicy Dworcowej, patrząc z kierunku osiedla Orle, na odcinku od ulicy Lubańskiej również do Zorki oraz na wszystkich praktycznie ulicach okalających cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej. Prosiłbym Państwa o możliwie największe czy najszersze stosowanie czy wykorzystywanie parkingu przy ulicy Mieszka I, targowisko Cieplica. Pozostawiając pojazdy, musicie Państwo brać pod uwagę przepustowość jezdni, aby nie utrudniać ruchu innym użytkownikom dróg. My ze swej strony nie będziemy reagowali na wykroczenia, jakie Państwo będziecie popełniali, jeżeli będzie to zrobione rozsądnie. Mówię o wykroczeniach polegających na pozostawieniu na parkowaniu pojazdu. Zmarłych komunikacja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze na terenie miasta będzie wyglądała w sposób następujący. Z racji tego, iż jest to dzień świąteczny i z reguły w te dni kursowania autobusów odbywa się w sposób taki, iż te autobusy jeżdżą stosunkowo rzadziej niż dni roboczy, zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych umożliwienie Państwu dojazdu do cmentarzy, powrót z tych cmentarzy i będzie odbywało to się w godzinach nasilenia ruchu szczytowego, to znaczy od godziny 9 do godziny 19 planujemy dość duże wzmocnienie na tych kierunkach dojazdowych. To znaczy w kolejności autobusy linii numer 1 będą kursowały tak jak autobusy linii numer 1 w dni robocze. Autobusy linii numer 2 jak w dni świąteczne, autobusy linii numer 3 także jak w dni świąteczne, linia numer 4 jak w dni świąteczne, linia numer 5 jak w dni świąteczne. Linia numer 6 jak w dni świąteczne i na linii numer 7 zaplanowaliśmy od godziny 9 dodatkowo 4 autobusy. Z tym, że będą to autobusy przegubowe, wszystkie na linii numer 7. Linia numer 8 będzie kursowała jak w dni świąteczne, linia numer 9 jak w dni świąteczne, linia numer 10 tak samo, linia numer 11 też. Uruchomimy autobusy linii numer 12. Dodatkowo autobusy linii numer 13 będą kursowały jak w dni świąteczne, linia numer 15 tak samo. Dodatkowo uruchomimy autobusy linii numer 16, linii numer CZ, które będą kursowały tak jak w dni robocze, będą w dni świąteczne. Te autobusy nie kursują oraz to, co chyba będzie dla Państwa największą wygodą, uruchomimy kursowanie autobusów na linii
z osiedla Zabobrze, to znaczy ulicami Kiepury, Bacewicz, Ogińskiego, Różyckiego, osiedle robotnicze, Podwale, Plac Bohaterów Stalingradu, ulica 15 Grudnia, Matejki, Wojska Polskiego, na Świerczewskiego, dojazd do cmentarza. Autobusy będą zawracały za Koszarami. Powrót z cmentarza tą samą trasą i autobusy będą kursowały wahadłowo, to znaczy nie ma dokładnego rozkładu jazdy minutowego, natomiast będą one kursowały z częstotliwością co 10-15 minut, w zależności od potrzeb. Zaplanowaliśmy takich autobusów 6 i to byłyby wszystkie zmiany i dodatkowe kursowania autobusów w ten dzień. Apeluję w tym miejscu do Państwa o jedną rzecz. Proponuję jednak zrezygnować z dojazdu pojazdami osobowymi i skorzystać z naszych usług z tego względu, iż tak będzie wygodniej, szybciej Państwo dojedziecie na cmentarz, a my z kolei z własnej strony zapewniamy, że te autobusy będą często jeździły, ale jeśli ktoś już zdecydowałby się na to, żeby korzystać z własnego pojazdu, to prosimy o parkowanie w miejscach wyznaczonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. I przypominam o jednej rzeczy, proszę Państwa, z przejazdu naszymi autobusami korzysta się odpłatnie, to znaczy proszę kasować bilety. Gdyby ktoś miał problemy z nabyciem biletów na przejazd naszym autobusem, to przy wejściu na cmentarz komunalny przy ulicy Świerczewskiego będzie znajdował się nasz samochód marki Nysa, gdzie te bilety będzie można kupić. I sądzę, że to pozwoli Państwu na niezakłócony dojazd na cmentarz i powrót z tego cmentarza do domu.